Rzeka Wieprz. Na dobry początek dnia w Zwierzyńcu. Jakiś pan zapytał mnie, co ciekawego tutaj odkryłam, co ciekawego zauważyłam. I mówię, że po prostu jestem w nowym miejscu i odkrywam. Ależ tu pięknie. Już z góry widać stawy, ale jeszcze idę zobaczyć, czy z innych miejsc będzie widać lepiej. Jak tu jest cudownie i słychać śpiew ptaków. To jest ogólnie teren kąpieliska też. Ale proszę bardzo, jakie widoki. Nowego, bo balon nie wykręcony. I z nadstawów echo wracam czarnym szlakiem. Jak tu cicho i spokojnie. Nie słychać śpiew ptaków. Tym razem szlak zielony. I dotarłam do pomnika pamięci poległych leśników. Ale superancki stwór. W sensie fajnie się ułożył ten pień. I jeszcze jedne schody przede mną. Stamtąd przyszłam. A tam zaraz będę szła. To jest ładna panorama i nie wiem czemu, ale ta dziura między drzewami skojarzyła mi się w ogóle z kształtem Polski. I wróciłam do pomnika poległych leśników i teraz będę się kierować tam na ostatni szlak dzisiaj i to będzie szlak żółty na Piaseczną Górę. To jest Piaseczna Góra. A tutaj takie widoki w stronę Zwierzyńca właśnie z Piasecznej Góry. Chciałam zrobić ciutkę wyżej, ale tam byli Państwo i rozmawiali, więc i tak byłoby ich słychać, więc zeszłam troszeczkę jednak niżej. Taką polanę właśnie minęłam. Cztery ścieżki w jeden dzień, zaraz wyjdę w Zwierzyńcu. No nieźle. I polecam, jeżeli ktoś będzie. Taki oto przewodnik, on jest niby sprzed kilku lat, ale naprawdę super mi pomógł i wszystko się odnalazłam, gdzie chciałam i znalazłam nawet właśnie przejścia pomiędzy ścieżkami, gdzie mi się najbardziej opłaca iść i bez tego nie byłoby możliwe zrobienie czterech ścieżek w jeden dzień. I tutaj mamy powstańców z 1863, ale dalej widziałam też nieznanych żołnierzy i pojedyncze jakieś znane nazwiska osób, które poległy w 1939.